Cześć, mam na imię Kasia. W styczniu tego roku lekarze z instytutu powiedzieli mi, że mam pół roku życia przed sobą. Mamy sierpień, czyli ósmy miesiąc i powinnam już nie żyć. Witaj Kasiu. Bardzo się cieszę, że jesteś kolejnym gościem na moim kanale. Bardzo się cieszę, Michał, że przyjechałeś tutaj i możemy porozmawiać. Kasiu, jak zaczyna się twoja historia? Moja historia jest bardzo ciekawa i dosyć burzliwa i trudno mi jest powiedzieć, od czego się to wszystko zaczęło. Ale może zacznę od tego, że moje życie do tej pory wyglądało bardzo, bardzo dobrze. Żyłam z moim mężem i z dziećmi, prowadząc dużą szkołę języka norweskiego w Norwegii właśnie. Tam uczyłam języka razem z moimi przyjaciółmi, którzy byli lektorami, oraz pomagałam ludziom na co dzień, czyli znaleźć pracę, dom, mieszkanie i wszelakiej maści rzeczy. I tak naprawdę pracowałam bardzo dużo. Od rana do wieczora. Ciągle mnie nie było. Ciągle byłam na jakichś wyjazdach, występach. Mając trójkę dzieci i mając męża, trudno było mi się przestawić jakby na mamę siedzącą w domu z dziećmi, bo ja cały czas byłam w pracy. Dostałam zaćmienia przed oczami, czyli zrobiło mi się ciemno. Upadłam, że tak powiem, i od momentu, kiedy ja straciłam przytomność, do momentu wybudzenia się minęło 3 miesiące. I to był czas, kiedy leżałam w Oslo, w Rikshospitalet. Odległość między Oslo a Ålesund, w którym mieszkałam, jest około 600 km. Także zostałam przetransportowana helikopterem z Ålesund do Oslo. I tam wtedy wybudzono mnie po 3 miesiącach. W zupełnie dla mnie innym świecie, tak? Bo wtedy pamiętam, jak się wybudziłam. Myślałam tylko o to, czy mam ręce, nogi i bardzo, bardzo płakałam, tak? Bo wydawało mi się, że świat mój się skończył, bo nie ma ani dzieci koło mnie, tak? Jestem w szpitalu, nie mogę ruszać nogami, rękoma. Mój mózg zupełnie nie działa, bo mam problemy z mówieniem i jakby z logicznym myśleniem. I nic nie pamiętałam, tak? Zarówno z języka norweskiego, jak i angielskiego. I myślę sobie tak, albo mi ktoś tutaj pomoże, albo się coś stanie takiego, albo ja nie chcę tu żyć, ja nie chcę tutaj być, bo ja tutaj nie mam nic. Ja wcześniej miałam szkołę, dzieci, tak jak mówię, i mieszkanie, i dom, i mieszkałam w Norwegii, i te języki i tak dalej, a teraz nie mam nic. I to była niesamowita rzecz, bo wyszłam wtedy, pamiętam, na korytarz, na wózku inwalidzkim. Pamiętam z takim statywem leków przeciwbólowych i pomyślałam sobie o tym, że po prostu nic mnie nie spotka, nic mnie nie ten, to już jest koniec. I spotkałam wtedy mężczyznę, na wózku również, bez nóg, jedzącego i się uśmiechającego do mnie. I mówiącego, że wszystko jest dobrze, wiesz, zaraz będzie obiad i tak dalej, masz ochotę na kawę? I myślę sobie, Matko Boska, on jest chyba w jakimś albo Matrixie, albo jest osobą niepełnosprawną umysłowo, bo on się uśmiecha, on nie ma prawa się uśmiechać, bo jest tak źle i beznadziejnie, mam statyw z lekami przeciwbólowymi, a ten człowiek nie ma nóg. Okazuje się, że ten człowiek podróżował na statkach śródziemnomorskich i te nogi, po prostu jego statek miał zderzenie z górą lodową i on stracił nogi w tym zderzeniu, ale zaczął zauważać bardzo dobre rzeczy w swoim życiu. Czyli zaczął zauważać to, co on ma, że ma głowę, sprawny mózg, ma ręce, ma cudowne dzieci, cudowną żonę i ma bardzo fajne życie, tak? Nie ma nóg, okej, ja rozumiem, że to jest dość drastyczne, ale zaczął zauważać, co ma. Zaczął zauważać na ten. Ja wtedy tego jeszcze nie rozumiałam.
Kasiu, jak się okazało, cierpisz na bardzo rzadką chorobę. Kiedy wybudzono mnie po tych 3 miesiącach, zostałam przebadana przez lekarzy. Miałam robiony rezonans magnetyczny oraz wycinki skórno-mięśniowe, ewentualnie z mózgu. Po to tylko, żeby zobaczyć, co mi tak naprawdę jest, tak? Są ciągłe stany zapalne niewiadomego pochodzenia i te stany zapalne są przełożeniem na to, jak mówię, co mówię. Przede wszystkim najważniejsza rzecz, co pamiętam, czy pamiętam i w ogóle, dlatego że mam niestety w chwili obecnej utratę, może nie świadomości, ale pamięci, mózgu, średnio co 1,5 dnia, tak? Czyli co 1,5 dnia nie pamiętam dokładnie tego, co było chwilę wcześniej. I lekarze nie wiedzą dlaczego. Nie ma takiego lekarstwa, którego mi podadzą i powiedzą, Kasia, będziesz zdrowa, tak? Zdanie norweskich lekarzy powiedzieli mi, że mam kilka miesięcy życia przed sobą. No i będzie koniec. Czy twoje dzieci wiedzą, jak bardzo poważnie chorujesz? Nie, oczywiście, że nie wiedzą. Nie wiedzą, ponieważ to jest taka forma mojej ochrony, tak? Czyli ja do końca nie mówię im, oni mają dopiero 10 lat. To jeszcze trochę mają czasu na to, żeby po prostu być dzieckiem, a nie zmierzyć się z taką prawdą dość bolesną dla nich, na pewno bolesną i po prostu wierzyć w to, że będzie dobrze. Tak mama zawsze mówi. Nie, nie znają prawdy. Poznaję Ellen, która jest niesamowitą kobietą, która mówi do mnie, to jest kobieta, która choruje na twardnienie, czy zdesztywnienie klatki piersiowej, czyli przepona w pewnym momencie przestaje oddychać i przestaje ona wykonywać taki ruch, który wykonujemy my wszyscy oddychając. I ona się o tym dowiaduje, mówiąc, że ona ma tam kilkanaście albo kilka tygodni życia i w końcu ona się udusi. I ona ma cudownego męża i cudowną córkę, cudownego w sensie bardzo kochającego ją i akceptującego tą sytuację. Ona musi zrobić wszystko, żeby zamknąć swoje wszystkie sprawy tutaj w życiu, bo ona po prostu umiera. Ona odeszła tak, chciałam powiedzieć, tak nie można mówić, jak ja bym chciała, ale ona też odchodzi na spokojnie, bez żadnego problemu, załatwiając wszystkie sprawy po kolei i po prostu jej nie ma. Powiedziała do mnie takie zdanie. Kasia, pamiętaj, żeby każdy dzień i żeby wszystko, za wszystko dziękować. Żebyś wiedziała dokładnie, że jesteś tutaj, masz wspaniałe życie, wspaniałe dzieci, wspaniałego męża i musisz dziękować, musisz patrzeć bardziej na to, co masz, a nie na to, czego nie masz. Ja wtedy tego jeszcze nie rozumiałam do końca. Tak wtedy to było dla mnie lekko zawiłe. Do czasu, kiedy nie poznałam Majka. Mike dla mnie osoba, która chorowała na stwardnienie całego organizmu, czyli w pewnym momencie jego organizm stawał się kamieniem, a ten człowiek do mnie mówi, że on chce wyjść przed szpital, bo musi się napić kawy i tak dalej i że wszystko jest dobrze. Ja sobie tak myślę, umierasz człowieku, to nie może być dobrze, tak? A on do mnie mówi, jest wszystko dobrze i tak dalej, pamiętaj o tym, żebyś po prostu dziękowała, żebyś była uśmiechnięta, żebyś doceniała to, że tutaj jesteś, żebyś doceniała to, że masz 2 ręce, 2 nogi, okej, lekko niesprawne, ale żebyś doceniała to, że masz cudowne życie, że masz dzieci, że masz męża, że można zrobić ze swoim życiem. To jest, powiedział mi tak,
to tak jak popatrzeć na przykład na swój pokój, tak? Albo patrzeć na swój pokój, ok, jest fajnie, jest wszystko dobrze, masz zrobiony porządek, masz książkę wyciągniętą i tak dalej, albo popatrzeć na swój pokój, o Boże, jest brudno, brzydko i w ogóle jest bałagan. To zależy, jak się na to wszystko popatrzy. I on wtedy do mnie mówi, jak popatrzysz bardziej pozytywnie, zaczniesz wyciągać dobre rzeczy z każdego dnia i z każdej rzeczy, z każdej sytuacji, to naprawdę tak się stanie. Pamiętam, że powiedziałam do niego wtedy, ok, dzięki, się postaram to zrobić i że tak będzie. Pamiętam, że potem się przez wiele, wiele tygodni się uśmiechałam. Czyli troszeczkę tłumiłam ten mój strach i ten moją niewiedzę, jeszcze ten niewiedzę, i się uśmiechałam. I wyobraźcie sobie, że lekarze wtedy ze szpitala, ja byłam wtedy na 4. piętrze, a wzięto mnie na 2. oddział, a na 2. piętrze, na 2. piętro, a na 2. piętrze był oddział neurologiczny, ale był oddział psychiatryczno-psychologiczny. Pytam się lekarzy, dlaczego jestem tutaj na tym oddziale, tak? Ponieważ lekarze nie mogą w to uwierzyć, że mając taką diagnozę jak ja, powtarzam, lekarze w styczniu powiedzieli mi, że umieram, czy że umrę wkrótce, bo z takimi zmianami w mózgu nie da się nic zrobić, bo nie ma na to lekarstwa. Więc lekarze, powracając na tym 2. piętrze, powiedzieli mi, my chcemy zrozumieć, i lekarze inni tak samo, czy ten twój uśmiech, jesteś ty taka, czy to jest wynik choroby. I myślę sobie, Matko Boska, to ludzie nie potrafią się uśmiechać i się cieszyć? Czyli ludzie nie potrafią zobaczyć dobrych rzeczy w swoim życiu? Czy ludzie nie potrafią zobaczyć dobrych rzeczy w sobie? Pamiętam, jak była ta sklerodermia ograniczona, nie było jeszcze wózka inwalidzkiego i były problemy tylko i wyłącznie z mówieniem. Za każdym razem mówiłam do Boga, czy w ogóle do kogokolwiek, kto mnie tam słucha, tylko nie odbieraj mi mózgu. Możesz mi odebrać to, że nie chodzę. Nie ruszam rękoma, tak jak to było wcześniej. Możesz mi odebrać to, że nie mogę jeździć na nartach na przykład, tak? Bo uwielbiam. Albo to, że nie mogę tańczyć, bo bardzo lubiłam to, że mogę. Ale nie odbieraj mi możliwości mózgowej. Ale w momencie, kiedy odebrało mi możliwość mózgową, to znaczy ja wszystko wiem, ale nie bardzo wiem, który mamy rok, miesiąc, i nie bardzo potrafię się odnaleźć, mając 3 dzieci, w rzeczywistości. Mówię, tylko nie odbieraj mi tego. W momencie, kiedy mi to odebrał i to zaczęłam to zauważać, jest trochę trudno. W styczniu powiedziano do mnie lekarze, Kasia, ty umrzesz, twój czas się skończy. Ale poznałam takie osoby do tej pory i taką lekcję mi dało do tej pory życie, że ja dziękuję za wszystko to, co mam. I okej, trochę się boję samego odejścia, ale aż tak bardzo nie rozpatruję tego jak inne osoby, chociaż nie wiem jak inne osoby, ale aż tak bardzo tego nie rozpatruję, bo trochę zostałam do tego przygotowana. Pamiętam, jak lekarz powiedział do mnie, Kasia, przejdziesz ten etap mówienia o śmierci, mówienia o odchodzeniu, mówienia o niesprawiedliwości wtedy, kiedy to zaakceptujesz. Ale jak? Jak można zaakceptować samą świadomość, ale informację, Kasia, masz 6 miesięcy życia i będzie wszystko dobrze. Tego się absolutnie nie da zrobić. No okej, no da się, no bo wiem jak, ale
to jest tak trudne, że to jest aż niemożliwe. I wtedy, kiedy zaczęłam zauważać, żeby nie patrzeć na to, że czegoś nie masz, że ta szklanka jest do połowy pusta, zaczęłam zauważać, że jak popatrzysz na to, że ta szklanka jest do połowy pełna i zaczniesz zauważać to, co masz, to zaakceptujesz samą świadomość tego, że... czy zaakceptujesz śmierć? Chyba nie. Znaczy, tak mi się wydaje, że nie. Ale mam taką nadzieję. Kiedyś wam o tym opowiem. Stąd albo z góry. Ale zaakceptowanie śmierci jest absolutnie rzeczą normalną, ale jest niemożliwą. To jest niemożliwe. Nie wierzę w to, że ktoś, kto dowiaduje się, dobra, jutro umrzesz, powie sobie, okej, to pozałatwiam sobie sprawy i dam sobie buzi mojemu mężowi na do widzenia i odejdzie z tego świata. Nie, to jest niemożliwe. Kasiu, czy z twojej perspektywy świat odbiera się jakoś inaczej, czy przewartościowuje się pewne rzeczy? Oczywiście, że się przewartościowuje rzeczy i oczywiście, że się odbiera inaczej. Odbiera się bardziej spokojnie, z wielkim uśmiechem. To jest taki trochę sztuczny uśmiech, tak? Ale to jest taki uśmiech, który pozwala normalnie funkcjonować, normalnie żyć. To się przewartościowuje. A co jest tak naprawdę najważniejsze? Najważniejsze jest... takie trudne pytanie, dlatego że odpowiedź na nie się zmienia w ciągu życia. Myślę, że najważniejsza jest relacja sama ze sobą. Najważniejsza jest rodzina. Do tej pory najważniejsza to była dla mnie praca. Praca, kariera, języki, zdobywanie świata. Była praca, praca, jeszcze raz praca. A potem nagle człowiek się zatrzymuje i widzi się, że tak naprawdę na tym się świat nie kończy. Zobacz, zauważ to, co masz. Zobacz na to, co masz. Masz dzieci, masz męża. Zobacz na to, co masz. Masz pracę, okej? Jesteś ładna, popatrz w lusterko, powiedz to sobie, tak? Okej, jesteś ładna, jesteś fajna i mogę zrobić dużo. Zrób to. Dlaczego nie? Dlaczego my ludzie cały czas patrzymy na siebie negatywnie? Dlaczego my ludzie nie potrafimy zobaczyć pozytywów, dobrych rzeczy? Dlaczego osoba, która jest bez nóg, mówi mi o tym, chodź Kasia na kawę, będzie wszystko dobrze? Dlaczego my się tak nie potrafimy zobaczyć, uśmiechnąć się i zobaczyć na to, co mamy? Dlaczego my ciągle szukamy problemu? Dlaczego my ciągle nie potrafimy... Dlaczego mamy tyle zazdrości, zawiści w sobie? Dlaczego my nie potrafimy się uśmiechnąć i być po prostu szczęśliwym i docenić to, co się ma? Dlaczego my nie potrafimy zobaczyć na to, co mamy? Dlaczego dopiero, kiedy człowiek usłyszy diagnozę, Kasia, masz kilka miesięcy życia, dopiero zaczyna zauważać, że okej, mam kilka miesięcy życia, ale ja miałam wspaniałe życie. Ja mam wspaniałe życie, ja naprawdę, bo mam dwie ręce, dwie nogi i w miarę sprawny mózg. Mówię w miarę, ponieważ choroba niestety trochę mi zabrała, tak? Nie tylko możliwość chodzenia czy chwytania rękoma, ale również sprawy związane z mózgiem. Trochę, dlatego mówię w miarę sprawny mózg, trochę mi zabrała, ale ja potrafię docenić to, co się ma. Potrafię docenić to, że mogę ukochać moich dzieci, to, że mogę, że jestem bardzo dobra w jeżdżeniu na wózku, nawet na pierwszym miejscu w szpitalu ostatnio i tak dalej, i tak dalej. I ja dlatego się uśmiecham, dlatego się, bo nie chcę z tego drwić, tylko staram się zauważyć dobre strony w każdej historii.
Mi zależy na jednej rzeczy, żeby każda osoba z Was wiedziała, że jest jedna na milion. Naprawdę. Zawsze wszystko może się zdarzyć. Naprawdę. I błagam, kobieto, zacznij widzieć sobie piękno. Popatrz się w lusterko. Powiedz sobie komplement, że ładnie wyglądasz. Ale to po prostu to zrób. Nie patrz na to, czego nie masz. Wiem, okej, możesz powiedzieć, że nie masz samochodu i willi z basenem. Okej, ale przestań patrzeć na to, czego nie masz i zobacz na to, co masz. Naprawdę można wszystko. Ja bym zamieniła się choćby nawet teraz. Ale mi zależy na tym, żebyś ty się uśmiechnęła. Żebyś ty się uśmiechnęła, żebyś ty zobaczyła... zobaczyła siebie w zupełnie innej perspektywie. Nie osoby, która nie ma czegoś. Nie osoby, która jest gruba, brzydka, jak ty to mówisz, nic sobie nie reprezentuje, czy jesteś gruba i tak dalej. Przestań tak mówić. Przestań patrzeć na to, czego nie masz. Ja tak naprawdę mam bardzo ciężko, bo tak naprawdę to ja widzicie co, jak patrzysz teraz na siebie w lusterko, to ja się witam ze sobą jak z najlepszym przyjacielem. Naprawdę. Witam się ze sobą jak najlepszym przyjacielem i codziennie powtarzam sobie jedno zdanie. Okej, jak mantrę, ale co to nie. Cześć piękna, jak się dzisiaj czujesz? Mam nadzieję albo jestem pewna, że jest wszystko dobrze. Tak zaczynam dzień. Nie na zasadzie, o matko boska, jak ja wyglądam, a to jest za duże, to jest za grube, bo ja jestem za gruba i to jest za duże. Nie. Czujesz, że ta choroba u ciebie postępuje? No niestety tak. Rok temu jeszcze myślałam, że nie. Chyba się sama przed sobą nie przyznawałam do tego. A w chwili obecnej widzę, że postępuje. Mam problemy z pamięcią, mam problemy z zapamiętywaniem, a przede wszystkim z takimi rzeczami na co dzień przy dzieciach, tak? Czyli na przykład, nie wiem, że mam zrobić z dzieckiem lekcję, albo ja mam coś przeczytać z Tosią, to ja o tym albo zapominam, albo mam problemy z samym przeczytaniem. Kasiu, a jak w tej twojej chorobie odnajdują się twoi najbliżsi? Chyba najtrudniejsze pytanie, jakie mogłeś mi zadać. Właśnie dzisiaj rozmawiałam z moją przyjaciółką na ten temat, że oni są ważni. Nie, dla mnie oni nie są ważni, oni są najważniejsi. Dla mnie rodzina, czytaj moja mama, mój tata, mój mąż, dzieci i tak dalej, to są rzeczy najważniejsze, dlatego że oni cały czas trzymają kciuki, cały czas do końca nie wierzą w tą diagnozę. I cały czas do końca, chyba też dlatego nie powiedziałam do końca moim dzieciom o tym, do końca nie powiedziałam chyba sama przed sobą. Boże, trzeba się z tym zmierzyć. Wiecie co, myślę sobie o tym, że mówiąc wam o tym, myślę sobie na głos, muszę zmierzyć się z momentem odchodzenia. Muszę zmierzyć się z momentem, masz dzieci, masz męża, ale ciebie nie będzie. Czy wierzysz w Boga, czy nie wierzysz? Obojętne, bo ciebie nie będzie. I trzeba się zmierzyć z... Można wymyślić tysiąc rzeczy, tysiąc pozytywów. Ja taka jestem, jestem po prostu mistrzem pozytywnych rzeczy. Ale tak będzie
I koniec, no, po prostu i tak będzie. Okej, jestem trochę smutna, bo tak będzie, to jest pierwsza rzecz, ale trochę bardzo smutna, bo ja lubię imprezy i lubię, no i kocham ludzi. Ale kocham też swoje dzieci. I wierzę w to bardzo, że odkryją kiedyś, odkryją jakąś niesamowitą historię w życiu swoim własnym i po prostu będą szczęśliwe. I wierzę w to, że ja będę kiedyś na nich patrzeć z góry i mocno im kibicować. Dobra, okej. Nie, no to takie jest trochę przykre, nawet trochę bardzo.